Witajcie, drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem przekazać Wam taką fajną informację o stosowaniu ALOS-u w miejscach, gdzie posiadamy obiekty elektroniczne, czyli telewizory, jakieś innego rodzaju komputery, telefony komórkowe. Dlaczego właśnie ALOS? Bo ALOS właśnie powoduje, jakby wysysa te wszystkie negatywne energie z pomieszczenia, w którym znajduje się telewizor, znajdują się pulpity elektroniczne. To właśnie aloes i oprócz tego jeszcze kaktusy są tymi właśnie roślinami, które jakby czyszczą powietrze z negatywnych jonów plusowych, które się emitują podczas używania komputerów, telewizorów itd. itc. Dlatego postawienie przy wielkim telewizorze wielkiej rośliny aloesu spowoduje jakby zniesienie się tych dwóch energii negatywnych, które są w danym pomieszczeniu. Dlatego ja w tej chwili jestem u mojego przyjaciela, żeśmy postawili wielki aloes przy telewizorze i w tej chwili po prostu energia jest jakby zniesiona i nie ma negatywnych jonów plusowych, które są szkodliwe dla nas w pomieszczeniu. Oprócz tego jeszcze polecam kaktusy. Kaktusy też są takimi roślinami, właśnie już wspominałem w poprzednich programach, które powodują emisję jonów ujemnych. Ja bym proponował stosowanie kaktusów w wielu pokojach, w swoim domu, ponieważ kaktusy spowodują jakby tylko tą dobrą jonizację ujemną dla nas. Także również jest to roślina bardzo pożyteczna. Można je stosować przede wszystkim w miejscach, gdzie przesiadujemy, w miejscach, gdzie jesteśmy z rodziną. Te miejsca po prostu, żeby po prostu uzdrowić atmosferę w tych pomieszczeniach, właśnie polecam stosowanie aloesu i kaktusów. Wówczas Państwo będziecie się w swoim domu czuli mniej więcej dobrze. Również chciałem Wam skomentować, iż nasza firma Energy Aron posiada odpromienniki naturalne, które są zrobione z minerałów, są bardzo zdrowe i jeżeli chcecie zakupić sobie taki odpromiennik, na linku pod naszym YouTube'em będzie odnośnik. Także dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.